Witam Państwa i zapraszam na prezentację poświęconą właściwościom obiektów. Zostałem zainspirowany do tej prezentacji pytaniem, które zadano mi ostatnio, związanym właśnie z tak zwanymi szybkimi właściwościami obiektów. Obiekty istniejące na rysunku można zmieniać, wykorzystując polecenie właściwości. To polecenie właściwości można wydać na wiele sposobów. Nie można go wydać za pomocą menu kursora, dopóki nie jest wybrany żaden obiekt. Jeśli wybierzemy obiekt, to pojawia się narzędzie właściwości albo szybkie właściwości. Skrót klawiszowy uruchamiający polecenie właściwości pełne to jest Ctrl 1. Ja osobiście używam tego skrótu intensywnie. Oczywiście można także wydać polecenie właściwości i mieć to okno cały czas na wierzchu. Zminimalizuję wstążkę, bo do dzisiejszej prezentacji nie będzie mi ona zupełnie potrzebna. Pytanie teraz, czy warto i w jakich sytuacjach stosować tak zwane szybkie właściwości. Wystarczy, wydaje się, włączyć tylko przełącznik w tym miejscu i już mamy dostęp do szybkich właściwości. No, na przykład do polilinii, kilka rodzajów polilinii, obiekt tekstowy. Po anulowaniu wyboru obiektu to okienko znika. Jeżeli potrzebujemy wykonać operacje edycyjne na istniejących obiektach, do których potrzebne są nam te właściwości, to z pewnością to okno może się przydać. Ale to samo można zrobić praktycznie, jeżeli robimy to sporadycznie, to po wybraniu obiektu Ctrl 1 wykonujemy operacje, które są nam potrzebne i te właściwości już nam nie są konieczne. No, jedyny problem polega na tym, że tutaj widoczne są wszystkie kategorie. Ciężko jest zminimalizować to okno. Często obserwuję użytkowników, którzy mają to okno wbudowane. No wtedy zabiera ono im standardowo i permanentnie pewien obszar rysunku. Dwukrotne kliknięcie paska tytułu powoduje wbudowanie palety narzędzi. To Państwo wiedzą, to jest wiedza ogólna. Ja w tej chwili mam tę paletę, już przestała być ona wbudowana. Zamykam okno właściwości. W wersji 2014 w przypadku polilinii na przykład nie wszystkie właściwości są dostępne. Jeżeli włączymy szybkie właściwości i tu oczywiście nie wyświetlamy ich wszystkich możliwych, nie jest możliwe w tej wersji włączenie określenia pola powierzchni. Długość tak, długość jest tylko do odczytu, można ją pobrać do kalkulatora na przykład, nie można na niej wykonywać operacji, natomiast na pozostałych polach oczywiście operacje można wykonywać. Po anulowaniu wyboru obiektu to okienko znika automatycznie. No ja spróbuję zastosować te operacje do odcinka i proszę popatrzeć, nie działa to narzędzie. Wniosek jest jaki? No, taka prosta wiedza nie wystarczy do korzystania z szybkich właściwości, bo to działa dla innych obiektów, nie działa dla przypadku odcinka. W takim przypadku należy kliknąć prawym klawiszem przełącznik, pójść w jego ustawienia i pozmieniać właściwości. No tu być może problem polega na tym, że mam ustawione wyświetlanie tylko obiektów o określonych właściwościach. Zmienię to. Pokażę później, co to znaczy dokładnie. Ponieważ ta paleta i tak jest dość duża, to włączę jeszcze automatyczne zwijanie palety. I domyślna wysokość 3 pola są pokazywane. No teraz zobaczmy, jak to wygląda. Konfiguracja jest taka, że miejsce kliknięcia, ostatni punkt kliknięcia, decyduje o tym, w którym miejscu pojawia się ta paleta. Zajrzyjmy jeszcze raz do jej właściwości. Ona się pojawia w odległości 50 jednostek w prawo do góry. Można to oczywiście zmienić od ostatnio klikniętego punktu. No wróćmy w takim razie do tego odcinka. Nie trafiłem w niego. Może tu przesunę wszystko nieco w dół, ten odcinek. I widzą Państwo, tu jest wskazówka brak zdefiniowanych szybkich właściwości. Kliknij, aby dostosować. Ktoś wyłączył temu odcinkowi szybkie właściwości. Bez ingerencji w konfigurację przycisku zmiana nie jest możliwa. Zanim ja tej zmiany dokonam, korzystając z tego hiperłącza, pokażę Państwu jeszcze inne miejsca, z których można uzyskać dostęp do operacji konfiguracyjnych. No, automatyczne zwijanie można włączyć i wyłączyć tutaj. Tryb lokalizacji przy kursorze albo statyczny można też włączyć i wyłączyć tutaj. Za pomocą tego przycisku dostajemy się do okna dialogowego ustawienia, ale to nie to jest tym, czego szukaliśmy. No, kliknięcie tutaj dostosuj. Wycofam się z tego okna dialogowego. Odrzuć niezapisane zmiany i zamknij okno. Jeśli kliknę ten przycisk,
uzyskam taki sam efekt, dostaję się w to samo miejsce. No, jak to zwykle w AutoCADzie, jest jeszcze i trzecie miejsce, za pomocą którego tu jest to miejsce, mogę się dostać do tego samego okna, a już gwoli ścisłości, to mógłbym wydać także polecenie CUI, które pozwala modyfikować interfejs całkowicie, tylko potem muszę znaleźć tu szybkie właściwości. Jestem dokładnie w tym samym miejscu. Widać tu jakieś nadpisania są tak zwane. Mogę je zresetować i wrócić do sytuacji fabrycznej. Tak, zobaczmy, jak to będzie wyglądać, ale wejdźmy do tego okna za pomocą hiperłącza, które jest pewnie takim najbardziej naturalnym. Widzą Państwo, że z tego położenia dokonania resetu właściwości zrobić nie możemy, prawda? To szybkie właściwości, linia wyświetlane powinna mieć kolor, warstwę i nic więcej tutaj. No i zobaczmy, jak to wygląda. No w dalszym ciągu jest problem, tak? Ponieważ jest coś nie tak. Wycofam się z tego okna dialogowego. Nie zapisując zmian, wydam polecenie CUI. I przejdę do szybkich właściwości. No i zresetuję nadpisania, tak? Zresetowałem nadpisania, klikam przycisk OK, wybieram odcinek. Jak Państwo widzą, w dalszym ciągu sytuacja wygląda podobnie. No ja tu jeszcze dołączę na przykład długość z geometrii. Chciałbym, żeby była wyświetlana długość. No i widzą Państwo, że taka drobna zmiana załatwia sprawę. No a gdybym chciał wyłączyć teraz tę długość, wyłączę ją. Wracam do stanu, jaki miałem poprzednio. W tej chwili to działa, jak Państwo widzą, prawda? Także, żeby z tych właściwości korzystać, trzeba czasami znać pewne niuanse związane z konfigurowaniem. Jeżeli wybierzemy więcej typów obiektów, no to oczywiście one działają tak samo jak właściwości szybkie. Możemy wybrać na przykład same teksty i wykonać na nich operację ujednolicenia, na przykład tekstów, wykonałem te operacje. To samo można zrobić za pomocą tego polecenia. I jeżeli zależy nam na tym, żeby wykonać tylko pewną operację, taką jak ja zrobiłem na tych tekstach, treść, i jest to operacja wykonywana sporadycznie, to moim zdaniem muszę oczywiście zjechać z palety kursorem i wtedy za pomocą Ctrl 1 da się to zamknąć. Myślę, że wycofam te ostatnie operacje. Myślę, że działania typu wybrać obiekt i nacisnąć zestaw Ctrl 1, zrobić robotę i zamknąć, nie powodują specjalnej utraty miejsca na ekranie. Tutaj jeszcze nie oglądaliśmy, no jest automatyczne zwijanie wybrane. Zobaczmy, jak wygląda na przykład operacja wykonana przy takich ustawieniach na polilinii. Jeżeli ustawimy kursor wewnątrz palety, paleta rozwija się i pokazywane są wszystkie pozycje, które wybraliśmy. Zajrzyjmy, jakie to pozycje wybraliśmy dla polilinii. Ja wybrałem ich tutaj bardzo dużo. Standardowo poziom, szerokość, koń, to nie jest pokazywane. Pokazywana jest zwykle tylko długość. Zmieniłem listę parametrów, które są wyświetlane z bazy danych i w tej chwili widzą Państwo tylko takie parametry. Są. Brak jest tutaj pola powierzchni, ale na przykład można oczywiście ten czy wiele polilinii jednocześnie zamknąć, odczytać jej długość. W wersji 2013 przy właściwościach polilinii dostępna była także wartość pola powierzchni. Zwykle pod koniec marca pojawia się nowa wersja programu AutoCAD. Zobaczymy, czy w wersji 2015 taka zmiana będzie. Miałem przyjemność testować ten program, ale przyznam, że nie sprawdziłem akurat tego aspektu. Gdybyśmy chcieli próbować naprawić ten błąd, to ja serdecznie odradzam. Trzeba by się dobrać do pliku ACAD-CUX. To jest archiwum spakowane. Jeśli zmienimy rozszerzenie na ZIP, to da się ten plik rozpakować. No i tu, proszę Państwa, to w formacie XML teraz to wszystko jest zrobione. Quick Properties. Quick Properties. To jest plik CUI i to jest plik w formacie XML. Mają Państwo tu ostrzeżenie, nie poddawaj edycji tego zbioru, jest powiedziane, co zrobić, korzystać trzeba z tych narzędzi, o których ja mówiłem. Da się znaleźć w internecie opis, jak zrobić, żeby przywrócić tę własność dla polilinii,
Ale ja szczerze mówiąc to gorąco Państwu odradzam, tym bardziej, że jest szansa, że w wersji 2015 ta możliwość się pojawi. Pytanie, stosować szybkie właściwości, czy nie stosować? Do kształcenia na poziomie podstawowym ja tych szybkich właściwości nie stosuję, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że są sytuacje w trybie normalnego projektowania, że te szybkie właściwości mogą się przydać. A dziś dziękuję Państwu za uwagę.